Odbyło się pana, no można chyba to powiedzieć, sprawozdanie z kadencji poselskiej. Przedstawił pan swoją pracę w parlamencie, ale nie udało się uniknąć również tematów regionalnych. Dokładnie pan to ujął, no chce pan rozbujać grudziąc. Tak, to znaczy ja powiem tak, ja poprosiłem Grudziądzan, żeby przyszli ze mną na spotkanie, bo chodziło mi o to, żeby z jednej strony powiedzieć o tym, co się robi w Sejmie, bo to bardzo często tak jest wtedy, kiedy spotykam się z ludźmi, że a nie ma was na sali sejmowej, a wy tam i tak nic nie robicie, a po co wy tam w ogóle jeździcie? I okazało się, że tych spraw nie jest wcale tak mało. To są dzisiaj już prawie 1000 ludzi, którzy tutaj są obsługiwani w tym biurze i przeze mnie, i przez prawnika, i przez ludzi, którzy tutaj z tym biurem są związani. To jest tak, że wiele ustaw prowadziłem w Sejmie i z wieloma sprawami, które dotyczą Grudziądzan, spotykam się tutaj w biurze, więc myślę, że należy się przynajmniej raz na jakiś czas Grudziądzanom, żeby poseł się z nimi spotkał i żeby opowiedział o tym, co robi. Ja to zrobiłem. Przyszło na to spotkanie przeszło 160 ludzi, prawie 200. Byliśmy bardzo zadowoleni, bo to jedno z największych spotkań, jakie udało się zrobić w Grudziądzu, jeżeli chodzi, przepraszam bardzo, o te sprawy polityczne, no ale nie udało się uniknąć też spraw związanych z Grudziądzem, o czym byłem też i przekonany, że Grudziądzanie będą o tym mówić, w związku z tym, że ja jakby aspiruję też, czy zgłaszam swoją kandydaturę do fotela prezydenta Grudziądza. Jakie tematy właśnie tu poruszono? Co dokładnie w tej kadencji, czym się pan pochwalił? To znaczy ja opowiedziałem, ile miałem wystąpień, w ilu ustawach brałem udział, ile razy występowałem z mównicy sejmowej, co robię na komisjach, w jakich jestem komisjach. No, może przypomnę, że w Komisji Spraw Wewnętrznych i Komisji Rolnictwa. I to są takie sprawy bardzo bliskie obywatelom. Z jednej strony bezpieczeństwo, a z drugiej to, co się dzieje w rolnictwie. Jeszcze niedawno gasiliśmy tutaj w Grudziądzu strajki rolników, bo byli niezadowoleni z tego, co działo się ze skupem ich rzepaku. Dzisiaj jesteśmy na, że tak powiem, na przednówku i przed żniwami, więc dobrze było z ludźmi się spotkać i o tym wszystkim im przypomnieć. I te wszystkie sprawy, o których tam na Komisji Rolnictwa mówiłem, trzeba było przypomnieć i to się udało, prawda? Domyślam się, że była też jakaś taka wolna dyskusja. O co pytali pana mieszkańcy? Jakie problemy może podejmowali? No tak, mieszkańcy Grudziądza tak naprawdę te wszystkie moje poselskie sprawy, że tak powiem, zostawili z boku. Jeżeli pytali, to pytali o miasto. Co z kandydowaniem, jakie są plany co do tego kandydowania. No i to, co zamierzam zrobić w mieście, kiedy wygram wybory w Grudziądzu. Więc o tym wszystkim rozmawialiśmy. Mówiliśmy o szpitalu, mówiliśmy o długach, ale o długach szpitala i o długach tych, które są w Urzędzie Miasta, bo ostatnio zrobiłem taką konferencję prasową, gdzie mówiłem, że było 323 miliony długów w szpitalu, ale musimy mieć świadomość, że miasto jako miasto ma zadłużony budżet oprócz tego szpitala na 53%, to jest następne 215 milionów, prawda? Więc, a nie wiemy, czytając sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli, to tak naprawdę nie wiemy, na ile rzetelna ta sprawozdawczość i w jednym, i w drugim działaniu jest. Więc podejrzewamy, że jeżeli Najwyższa Izba Kontroli wytyka tą rzetelność, no to mamy jakby podejrzenie i wrażenie, że tych długów jest o wiele więcej. Także naprawdę jest się czym martwić, bo przyszła kadencja nie będzie pewnie taka wesoła. Nawet jeżeli będziemy pozyskiwali środki, to musimy mieć świadomość, skąd weźmiemy pieniądze, żeby te środki pozyskiwać, a wydolność miasta w tym względzie jest niewielka już. No tutaj akurat kampania samorządowa zbiegnie się trochę, chyba tak mi się wydaje, z debatą budżetową, więc będzie można tutaj Urząd Miasta na różne sposoby prześwietlać, szczególnie te zadłużenie. Natomiast no tu władze miasta, w tym prezydent Robert Malinowski na niedawnym spotkaniu właśnie chwalił się, jak Grudziądz wyglądał 8 lat temu, jak wygląda teraz. Szeroka tutaj kampania jest odnośnie, co przez 8 lat zrobiono.
Ale to zapytam też w takim innym trochę kontekście, bo 8 lat, ale ja ostatnio tak analizowałem 8 lat, 15 lat i w sumie owszem, te 8 lat to jest jakiś taki start inwestycyjny. Nie, trudno zarzucić, że nic się nie działo. Natomiast było kilka takich skoków cywilizacyjnych. Linia tramwajowa na Rządz, droga do Mniszka wyremontowana, cała ulica Chełmińska, pamiętamy. To byli różni prezydenci i można powiedzieć, że też były takie skoki cywilizacyjne. Czy jeżeli tutaj władze miasta tylko mówią o tych 8 latach, czy troszeczkę nie mijają się lekko z prawdą? Ale wie pan, ja podejrzewam, że mijają się dość mocno z prawdą. Po pierwsze dlatego, że ja przeglądałem te sukcesy pana prezydenta Grudziądza i już w tych kamienicach, o których mówił, że tak mocno je remontował, czy te bloki, które tam pokazuje, że remontował, to ja znalazłem 3, które były wyremontowane za prywatne pieniądze, więc tak ostrożnie z tym chwaleniem się, bo jak zaczniemy szukać, to żebyśmy nie znaleźli sytuacji, o których pan prezydent tak naprawdę nie wie albo do końca... Jakiś błąd tutaj wystąpił w tej ulotce? Że tak, że no, nazwijmy to błąd. Nazwijmy to błąd. Ale 3 takie kamienice znaleźliśmy, które były robione za swoje, za właścicieli pieniądze, a nie za pieniądze tutaj nasze miejskie. To jest raz. Drugi raz musimy wziąć pod uwagę, że pan prezydent tak naprawdę, ja jestem radnym od 2002 roku. I te pomysły, które dzisiaj realizuje pan prezydent, to są pomysły pana Wiśniewskiego. On tutaj nic nowego nie wymyślił. To są nad tym. Nawet oczyszczalnia tutaj i kwestia odpadów to nawet jeszcze wcześniej miała też miejsce. No, już w latach 90? Odpady owszem, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o wodociągi, o oczyszczalnie, to pan Dąbrowski naprawdę, myśmy wtedy brali bardzo duże kredyty unijne po to, żeby wodociągi dzisiaj były na tym poziomie, na którym są, po to, żeby mogły sięgnąć dzisiaj po Zakurzewo i zagospodarowywać to, bo to jest tak naprawdę spółka, która ma dzisiaj pieniądze, może inwestować. Wszyscy się dziwią, że śmieci są drogie. No muszą być drogie, jeżeli w Zakurzewie zostawiliśmy 69 milionów złotych. Przecież to jest kredyt, to są pieniądze z Unii. Połowę z tego to są pieniądze z kredytu. No nie mogą być śmieci tanie, skoro ten kredyt trzeba spłacić, prawda? No nie ma innych pieniędzy, jak pieniądze podatników. Więc ja się cieszę, wie pan, że to jest budowane. Ja sam przyczyniłem się przecież do tego, żeby trasa średnicowa rosła tak, jak urosła, z tego względu, że pomogłem prezydentowi pozyskać pieniądze na budowę tej trasy średnicowej. Więc to to tak jest, że prezydent tego miasta bierze 14 tysięcy złotych miesięcznie i łaski nikomu nie robi, że w tym mieście coś robi, bo prawdopodobnie gdyby nic nie robił, to dawno już by miał referendum i dawno już by tutaj go w tym mieście nie było. Powiem tak, wielu ludzi przychodziło w tej kadencji do mnie i pytało, czy robić referendum, czy rozpisywać referendum, czy chodzić za głosami. Ale ja zawsze jestem zdania, że władzy nie można sobie uzurpować. Władzę należy dostać od suwerena, w tym wypadku od mieszkańców Grudziądza. I wtedy ta władza ma swój mandat. I wtedy ta władza jest jakby, nie jakby, tylko na pewno przez Grudziądzan popierana. Dzisiaj jest to różnie. Gdybyśmy dzisiaj spróbowali rozpisać referendum, to musiałyby się władze tego miasta bać. Ja ciągle tutaj jakby mówię o panu prezydencie, ale to znaczy, że przez tą osobę właśnie widzę te władze miasta, wszystkie. Jego zastępców, jego szefów spółek i myślę o tym, więc myślę, że gdybyśmy dzisiaj to zrobili, to na ten sukces tego jakby boomu inwestycyjnego pracowało wielu ludzi. I należy tych wszystkich ludzi doceniać, a nie tylko przypisywać sobie, że ja zrobiłem. Po to zostałem powołany. Nie ma innej opcji. Za takie pieniądze trzeba ciężko pracować w mieście, żeby odwdzięczyć się ludziom za to, że jestem prezydentem tego miasta, że mogę ich reprezentować na zewnątrz, że mogę dla nich pracować. I przede wszystkim mam o nich dbać. A ja tutaj mam wątpliwości. No to 14 tysięcy, zwykły człowiek powie dużo. Przedsiębiorca powie, że to na przykład też może być i mało, bo tu są radni tacy, którzy miesięcznie zarabiają 60 razy tyle. Są takie osoby, przepraszam, rocznie 60 razy tyle.
Natomiast wiadomo, prezydent Robert Malinowski jest taką twarzą, więc generalnie wszystkie, że tak powiem, bicze na nim się tutaj i odwrotnie też wszystkie sukcesy. No ale trudno się nie zgodzić na tej ulotce, widać wyraźnie, jak Grudziądz wyglądał kiedyś, jak teraz. Może oczywiście jest to przerysowane na cele kampanijne. Tym się rządzi, że tak powiem, polityka, że chwalimy się tym, co zrobiliśmy lub co chcieliśmy zrobić. Musimy się też odpowiadać za to, czego nie zrobiliśmy. I teraz takie pytanie, bo łatwiej zawsze ma ten, który wiadomo już ma konkret. Natomiast kandydaci na urząd prezydenta miasta, tak jak pan na przykład, mają troszeczkę trudniej. Muszą wykazać, że chcą zrobić coś lepiej. Co pan zrobiłby lepiej niż Robert Malinowski przez te ostatnie 8 lat? O, może. No przede wszystkim nie zadłużyłbym tak szpitala. Nie pozwoliłbym na to, żeby szpital został tak zadłużony. To nie znaczy, żebym go nie budował, ale na pewno nie pozwoliłbym na takie szaleństwo, które tam się w tej chwili odbyło. Na pewno nie sprzedałbym ludzi na Libelta razem z ich mieszkaniami, bo to grozi w tej chwili bardzo dużymi sankcjami dla miasta. Tak naprawdę, żeby powiedzieć, w jakim miejscu i w którym miejscu jesteśmy, musimy zrobić jeden wielki audyt. No musimy wiedzieć naprawdę, na co musimy sobie pozwolić. Dlatego nam jest trudno, wie pan, bo na stronach internetowych naprawdę trudno jest doszukać się prawdy. Gdyby Regionalna Izba Obrachunkowa nie ogłosiła swojego protokołu ze swojej kontroli i ze swoimi wątpliwościami. Ale to nie jest, przypomnę, pierwsze, bo ponieważ w poprzedniej kontroli również były uwagi co do stosowania zasad odnośnie przetargów i też były tutaj bardzo duże zastrzeżenia. To wie pan, to ja się boję, to tak naprawdę zastanawiam się, po co przyjeżdża Najwyższa Izba Kontroli, po co RIO robi te wszystkie kontrole, skoro nikt nie wyciąga z tego konsekwencji. No przecież... Teoretycznie nadzór powinien wyciągnąć i dać kary, ale z tego co wiem i się dowiedziałem, chyba nikt nie otrzymał tutaj żadnych zastrzeżeń ani kar pieniężnych w związku z niestosowaniem się do ustawy o zamówieniach publicznych. No dlatego o tym mówię, wie pan, no skoro nie kieruje się, skoro tylko się ostrzega, a nie kieruje się tych spraw, żeby wyciągać konsekwencje, to dochodzimy do tego, o czym głośno mówią ludzie w Grudziądzu i w całej Polsce, że dzisiaj nikt nie ponosi winy za błędy tak zwane urzędnicze, mimo nawet, że jest ustawa taka, która obliguje jakby do tego, żebyśmy takie konsekwencje ponosili. Jeżeli robimy sobie taką samowolkę, to musimy mieć świadomość, że prędzej czy później konsekwencje tego będą. Niech pan zobaczy, co się działo. Do roku 89 wszystko było, przepraszam za kolokwializm, z high love, bo ludzie mieli pracę, wszyscy pracowali, z jednej pracy cię zwolnili, poszedłeś do drugiej, dostałeś jeszcze większą stawkę na godzinę niż... I jednego dnia ni stąd, ni zowąd wszystko pękło czy prysło jak bańka mydlana. I tu będzie podobna sytuacja, niech mi pan wierzy. My dziś możemy na ten kredyt żyć do jakiegoś czasu. To szaleństwo, powtarzam jeszcze raz, trzeba przerwać. A ci ludzie, którzy przyszli na to spotkanie ze mną, przyszli też upomnieć się o Grudziądz. Oni tam mówili, że oni przyszli upomnieć się o Grudziądz, o niesprawiedliwości, które w tym mieście się dzieją i wszystko to, żeby na władzę mieli jakiś wpływ. Przecież to my wybieramy tych ludzi. I co z tego? Przede mną siedział na tym spotkaniu pan, którego ja z tego biura poprosiłem, żeby najpierw poszedł do prezydenta, bo prezydent ma kompetencje co do jego sprawy, prawda? A on odbił się tam jako mur. Wszedł do sekretariatu, panowie asystenci zatrzymali go tam i powiedzieli, że prezydent nie ma na to czasu, żeby go przyjąć. No to, a któryś zastępców? No widać byli bardzo zajęci, bo pan przyszedł na to spotkanie i mówi do mnie, panie pośle, ja tam byłem, ale nikt mnie nie przyjął. Czego sprawa dotyczyła? No, sprawa dotyczyła zadłużenia mieszkania, prawda? I to dosyć dużego zadłużenia mieszkania, a w mieszkaniu tym... MPG-nowskiego, tak? MPG-nowskiego, a w mieszkaniu tym mieszkała pani z czworgiem dzieci, prawda? Więc to sprawa jest ważna, bo za chwilę MPGN, patrząc na to, co robi, będzie ich eksmitował i ci ludzie zostaną... Miejmy nadzieję, że tutaj sąd w takiej sytuacji jednak skorzysta z swoich uprawnień i przydzieli lokal zastępczy. Ja
z całym szacunkiem, ale ja gdzieś tą sprawiedliwość przestaję powoli, nawet jako poseł, przestaję powoli wierzyć, wie pan, bo w tym biurze jest tyle skarg, tyle jakiejś takiej właśnie, ludzie przychodzą z taką niesprawiedliwością, a my nie możemy, bijemy jakby głową w mur, sami stawiamy sobie te mury przed sobą, nie możemy ich później przejść, przekroczyć, lekceważymy jeden drugiego, myślimy o tym, żeby tylko ja, a to tak nie jest. Żyjemy w społeczeństwie, ci, którzy są na stanowiskach w tym społeczeństwie, nie przyszli pracować tam dla swoich własnych celów, tylko właśnie dla tego społeczeństwa. Jeżeli w ten sposób nie będą obrazować swojej pracy i w ten sposób nie będą do tej pracy podchodzili, to zawsze będą źle postrzegani, obojętnie co zrobią i jakie cuda nam tutaj w Grudziądzu wystawią. Ale ludzie chcą mieć kontakt ze swoją władzą, chcą do niej iść wtedy, kiedy jej potrzebują, bo wtedy, kiedy ona ich potrzebuje, to oni do tych wyborów idą. Może i nie dziwmy się, że skoro tak traktujemy ludzi, to do wyborów idzie 40%. Bo gdyby ci ludzie wiedzieli, że mogą liczyć na pomoc wtedy, kiedy będą tej pomocy potrzebowali, to poszliby i głosowali. 40 to może być sukcesem w tych wyborach. 40 to może być sukcesem, ale ja jak już... Chyba, że tutaj właśnie czytałem u pana w biurze przed chwilą, zostanie wprowadzona możliwość głosowania korespondencyjnego, bo chyba to się... Ale już zostawmy sprawy może tutaj sejmowe. Jeszcze dodajmy, co pan by zrobił lepiej, albo co pan by chciał naprawić ewentualnie po tych 8 latach? No właśnie uciekliśmy troszkę od tego wątku, więc już mówiłem, że no na pewno nie będzie... To szpital, komunikacja ze społeczeństwem. Na pewno trzeba uregulować tą sytuację z tym szpitalem, bo szpital, jak znamy z protokołów, traci płynność finansową, więc trzeba to uregulować. Jakby... A które inwestycje panu by się nie spodobały, które zostały zrealizowane, albo które może pan przeprowadziłby inaczej, do których ma pan zastrzeżenia? Mi się podobają wszystkie inwestycje, bo każda inwestycja tak naprawdę napędza koniunkturę, prawda? Więc tych inwestycji miasto potrzebuje jak najwięcej, ale nie można robić tego ponad stan. Bo wszyscy, nie wiem, jak ja rozmawiam z dziennikarzami, to wszyscy chcą budować. No ale żeby budować, to musisz mieć z czego? No, żeby mieć pieniądze unijne, to musisz mieć przynajmniej połowę własnego wkładu. Dzisiaj w mieście tego nie ma i dzisiaj... No, czasami są takie inwestycje, gdzie jest do 80%, ale to są wyjątkowe obszary ze środowiskiem. Ale wie pan, obojętnie czy 50, czy 80, dziś w mieście tych pieniędzy nie ma. Więc musimy usiąść, policzyć, na czym my stoimy. Od tego trzeba zacząć. Nie ma innej opcji. Trzeba zacząć od tego, ile mamy długów, na co możemy sobie pozwolić. Dziś każdy Grudziądzanin, który się rodzi, rodzi się z długiem 5,5 tysiąca złotych. No może 5400 tam z jakimiś groszami. Więc to jest bardzo niebezpieczne. I jeżeli ja dzisiaj państwu powiem, proszę państwa, zbuduję jeszcze dwa mosty przez Wisłę. Nie, dzisiaj trzeba uruchomić strefę ekonomiczną, prawda? Dzisiaj trzeba powołać rady osiedlowe. Dzisiaj trzeba aktywizować mieszkańców Grudziądza, żeby oni chcieli z nami współpracować. Żeby miasto nie robiło sobie, a my sobie. Mówimy o tym... Od 7 lat mówimy o tym, że będziemy budowali elektrownię gazową, prawda? Przez 7 lat nie możemy jej budować. A ludzie wokół terenów tej elektrowni tam aż huczy, bo te działki, które tam były, tracą na atrakcyjności. Ludzie mieli do tego jakieś plany. Okazało się, że wiceprezydent ma tam swoją działkę i dlatego trzeba tam budować. Zepsuł ludziom wszystko w koło tylko po to, żeby ziścić swój prywatny interes. No to ja bardzo przepraszam. Jeżeli o takie sytuacje dziś nie mamy się upominać, no to uważam, że jesteśmy w błędzie, że zaczynamy gonić piętkę i tak naprawdę sami się zniszczymy. A jakie szanse na rozwój? Pan jakieś takie zaplecze, jakiś taki pomysł? Jak rozbujać, tak jak pan już mówił, te Grudziądze? Zapleczem Grudziądza jest od 7 lat niewykorzystana strefa ekonomiczna. To jest jedno z zapleczy Grudziądza. Następna sprawa to jest otworzyć się nie tylko na województwo kujawsko-pomorskie, jak myśmy w tej chwili się tu zamknęli, tylko otworzyć się na województwa ościenne. Stamtąd też mogą do nas przyjść ludzie, którzy będą inwestowali. I nieważne już, czy w tej strefie ekonomicznej, czy obojętnie gdzie. Tylko jeżeli
nie wykorzystamy tej strefy, to nie liczmy na to, że do budżetu będą wpływały następne pieniądze, które będą które zwiększą możliwości kredytowe Grudziądza, gdzie będziemy mogli brać pieniądze, a przede wszystkim musimy dzisiaj zmniejszyć to zadłużenie, żebyśmy wiedzieli, czy możemy, na co sobie w dalszej sytuacji możemy pozwolić. Wie pan, ja ostatnio oglądałem wieloletni plan inwestycyjny Grudziądza i tam chyba w 2030 roku pokazuje się nam, że miasto nie będzie miało żadnych długów. To do tego roku nie będziemy nic robić? Będziemy tylko spłacać te kredyty? To ja bardzo przepraszam. To my dzisiaj mamy 97 tysięcy czy 94 tysiące mieszkańców, a perspektywa jest taka, że jeżeli utrzyma się to, co w tej chwili obserwujemy, to w 2020 roku tych mieszkańców już będzie tylko 89 tysięcy. To tracimy największy potencjał, jaki możemy stracić. Młodych ludzi, którzy stąd wyjeżdżają. Nie będzie miał kto na nas pracować. My będziemy żyli z tych marnych emeryturek i ten Grudziądz nie będzie się rozwijał, prawda? Trzeba aktywizować Grudziądzką Federację Gospodarczą, chociażby z tego względu, żeby ci ludzie łączyli się w jakieś konsorcja, w jakieś grupy, żeby inwestycyjnie byli mocniejsi, żeby mogli tu inwestować. Czy uważa pan, że jak po browarach wybudujemy następny super, a takie wiadomości do nas docierają, że po browarach następna galeria będzie. Czy uważa pan, że to napędzi koniunkturę? Nie, miasto pewnie dostanie jakieś pieniądze, ale stare miasto, ci ludzie wszyscy w koło, którzy dzisiaj tu zajmują się tym małym biznesem, naprawdę upadną. Sklepy, kupcy i inni ludzie nie będą mieli co tu robić, bo ta galeria zabierze im pracę. Z jednej strony zyskamy kilka złotych, a kto wie, czy w ogóle zyskamy, bo ja nie wiem, jaki inwestor to będzie robił, więc może się okazać, że znów ta galeria zwolniona jest tam na ileś lat od podatków i nie będzie płaciła, a ludzie stracą pracę, ludzie stracą swoje dorobek życiowy, ludzie stracą swoje... Jeszcze jedna kwestia dochodzi, że ciągle ci sami przedsiębiorcy przenoszą się, że tak powiem, z jednej galerii do z drugiej, z Reala wszyscy wyemigrowali do Alfy, więc można zakładać, że jeżeli nowy punkt powstanie, więc pewnie z Alfy wyemigrują znowu w nowe miejsce, no bo wiadomo, coś nowego, więc przyciąga klientów. To jest, ta liczba regionalnych tutaj sklepów no jest ograniczona, to można powiedzieć. Ktoś powie, wie pan, że owszem, to jest jakaś konkurencja, że za chwilę te markety zaczną upadać, siebie eliminować, ale jeżeli one zaczną upadać, to ludzie znów będą tracić pracę, wie pan, a my w Grudziądzu na koniec kwietnia mieliśmy 19,7% bezrobocia. Dziś może ono tam spadło jeszcze o procent dwa, ale jest bardzo wielkie i bezrobocie u nas nie spada dlatego, że powstają nowe miejsca pracy. Bezrobocie u nas spada dlatego, że ludzie wyjeżdżają z miasta. To jest naprawdę ważne. Tracimy, powtarzam jeszcze raz, tracimy największy potencjał, jaki stracić możemy. A tutaj właśnie nowa zapowiedź, nowa firma do Grudziądza wchodzi. Ileś tam miejsc pracy dla mieszkańców. Co pan na to? No, żeby weszła przed wyborami, to życzę panu. Życzę prezydentowi, żeby weszła przed wyborami jeszcze, to może będzie łatwiej. No tutaj sytuacja wyborcza, że tak powiem, się dynamicznie rozwija. Jeszcze może parę słów na temat, bo można to powiedzieć szeroko taka rozumiana prawica, jeżeli w ogóle można to tak nazwać, bo w sumie dołącza się do nich w pewnym sensie partia, która bardziej z lewicą jest kojarzona, czyli to Stronnictwo Demokratyczne. Jeden z kandydatów rezygnuje, łączy się z panem Wiśniewskim, że tak powiem, w wyścigu wyborczym. Czy jest jakaś w ogóle szansa, żeby w tym waszym środowisku Platformy Obywatelskiej oraz środowisku tutaj pokrewnych też jakaś taka konsolidacja nastąpiła? Bo można tutaj założyć, że no, wyborcy zrobią niespodziankę, że może to wasze podzielenie w jakiś sposób wpłynie negatywnie na wynik wyborczy. Wie pan, to... Jak pan to postrzega? To nie jest jakby podzielenie. Po pierwsze dlatego, że no niech pan popatrzy na przegląd kandydatów. To są ludzie, którzy albo sprawują władzę, albo byli już u władzy.
o tym poparciu myślał pan pewnie o panu Dębskim, który gdzieś dokładnie popiera. No tak, ale ja bym chciał wiedzieć, to SD już kiedyś do tych wyborów stawało, nazbierało 500 głosów z całym szacunkiem, bo to naprawdę trzeba się też napracować, żeby do 500 ludzi dotrzeć, i którzy chcieliby na ciebie zapracować. No tutaj... Ja nie chcę tego marginalizować, prawda? Troszeczkę więcej. Sytuacja wygląda w ten sposób, że no PiS jako duża partia chce wystawić swojego kandydata. No i wystawiła, prawda, kandydata, który już kiedyś Grudziądz sprawował władzę, tą władzę stracił. Ja nie chciałbym, jeżeli będziemy rozmawiali w ten sposób, to dojdziemy do takiego wniosku, że no jeżeli pójdę i dogadamy się, idziemy razem do wyborów, tak, to rozumiem, że daję Grudziądzowi to, co już było, co już przerobiliśmy, albo to, co w tej chwili przerabiamy, bo albo umówię się z panem Malinowskim, albo umówię się z panem Wiśniewskim. Z całym szacunkiem dla obu panów. Ani jednego, ani drugiego nie chciałbym widzieć jako prezydenta. Czyli taką nową jakością chce pan? Chcę iść do ludzi i powtarzam jeszcze raz, chcę zrobić rady osiedlowe. Chcę z tymi ludźmi razem w tym mieście sprawować władzę. Razem z ludźmi. Wie pan, jak trudno ludzi jest, no jak to pan już tu powiedział, rozbujać. Ale widać to po spotkaniach, które są realizowane. Ale niech pan zobaczy. Na spotkanie ze mną przyszło 200 ludzi. Prawie 200. Powiedzmy 164, żeby było dokładnie, bo byli policzeni. Później jeszcze dochodzili, tych już żeśmy nie liczyli. Odejmijmy 10 media. Odejmijmy 10 media, to i tak jest 150. To już jest duże spotkanie przedwyborcze. To już jest duże spotkanie. To daje jakąś nadzieję. To daje coś, że ludzie tej nowej wartości, tej nowej jakości chcą. I zależy tylko na tym, żeby ich w tym chceniu, żeby ich nie zawieść, prawda? Bo ja jestem gotów rozmawiać przecież. Grudziądzanie zadecydują, ilu radnych będzie PiSu, ilu radnych będzie Komitetu Wyborczego Janusza Dzięcioła, ilu radnych będzie Platformy. I wtedy dopiero trzeba siąść do stołu i uzgodnić. Proszę państwa, weszło nas, powiedzmy, na 23 radnych, podzieliło się to, powiedzmy, po 8, tam ktoś dostał 7, prawda? No i teraz musimy usiąść i obmyśleć taki plan, żeby można było realizować to, o czym ja mówię, i że z szacunkiem dla Grudziądzan i o tym, co będą i o innych interesach partykularnych czasami, bo to są interesy partii, a ja bym chciał, żeby to były interesy Grudziądza. Na tym mi bardziej zależy.